My dojechaliśmy na parking. Tam Mikołaj się dopiero co obudził. Czekamy na znajomych i pojedziemy na lotnisko. Albo dostajemy paranoi, albo nasz samolot ma jakieś mniejsze skrzydła niż reszta. Mikołaj, jak myślisz? Za małe skrzydła ma? Dojechaliśmy, udało się. Doleciliśmy, dopłynęliśmy, dojechaliśmy. Tak, w skrócie. Dojechaliśmy dwa razy. Tak, dojechaliśmy, tak. Zgadzam się w 100%. Jesteśmy spoceni, zmęczeni, ale póki tu jest jeszcze jako tako czysto, bo zawsze zapominamy sobie o tym i nie pokazujemy, a potem wstyd pokazać, bo wszędzie syf. Mikołaj wygląda właśnie tak. Żaba. Mikołaj, jesteś zmęczony troszeczkę? No, to chwilę się kładzie tak na płaskę. Tak, pospał trochę. W ogóle w tych wszystkich przepłynął morze i przeleciał morze i wszystko, to był super, tylko najgorsze tam dla niego było oczekiwanie, zresztą dla nas wszystkich. No, to tu mamy pokój, miejsca jest dość sporo, jak na pokój hotelowy, natomiast jeszcze mają nam przynieść łóżeczko, ma dotrzeć, tu są nasze walizki. Tu jest łazienka, także hello. Prysznic, czyli klasyka. No i widok. Mamy widok na morze. Także pokażę wam, jak to wygląda. Tam mamy widok na morze. Ale najlepsze jest przede wszystkim to, że tu mamy cmentarz. Także to. Really? Widziałeś cmentarz? Widziałem cmentarz, zobaczyłem. Okej, okay. No będziemy ale spać jak zabici po prostu. Jak się patrzę w prawo, to nie widzę. No to tak, trzeba patrzeć tylko w prawo. O, z tej perspektywy wam pokażę, patrzcie. Wow! No. Za chwilę ma być coś do jedzenia i potem kolacja. O Jezu, to się bełtło się Mikołajowi. Na moją część pewnie. Dobra. No, to widzimy się trochę później. Jest, jest. Dzień dobry, witamy się z Albanii. Dotarliśmy i pokażemy wam parę kadrów, jak to tutaj wygląda. Wczoraj już byliśmy, przedwczoraj byliśmy, dzisiaj ruszamy na miasto. Jutro mamy wycieczkę zaplanowaną. Tak, do morskiego, jak to się nazywa? Niebieskie oko? Blue Eye. Zobaczmy jak będzie. Będzie tam podobno bardzo ciepło. A z drugiej strony bardzo zimno, ponieważ woda, można się tam wykąpać, ale sama woda ma stopni 10. Czajcie, tu jest non stop między 30-35 stopni, no nie? Mm-hmm, tak. Tam gdzie jedziemy jutro jest o 4 stopnie wyższa temperatura, więc około 40 stopni może być. I jeszcze mamy zaplanowaną, znaczy tak sobie stwierdziliśmy, że popłyniemy takim jachtem, znaczy statkiem właściwie. Statkiem. To jak dojdziemy, to wam pokażemy, o jaki chodzi, bo to jest taki statek... Ze Sparoła. No, tutaj wczoraj się kopaliśmy, morze zimne, cholera, naprawdę. Bardzo. No, takie ma prądy zimne, ale ogólnie fajnie było. A najlepiej jest na basenie, bo tam jest cieplutka woda i stała. Leżaczki. No, w Albanii generalnie są... Może wam coś poopowiadamy też, gdyby ktoś się zastanawiał. Zaczniemy od takich uroków tutaj tego miejsca. W Albanii plaże są kamieniste, więc trzeba przygotować się na zakup bądź posiadanie butów do pływania. To taka istotna sprawa, bo myśmy też się zastanawiali, więc od razu wam mówimy. Samo miejsce bardzo przyjemne, dzieci tutaj się kochają niesamowicie. Każdy podchodzi do Mikołaja, głaska, głaska i tak dalej. Więc bardzo przyjaźnie. Jeszcze coś? Na początek tyle. Teraz sobie pooglądajcie, jak tutaj wygląda. Dokładnie. Są palmy. Palmy. No i jeszcze gdzie jesteśmy? Jesteśmy na południu, w
Sarandzie. I płynęliśmy tutaj dość sporo, bo wieloma środkami transportu. Najpierw na lotnisko samochodem. Samochodem, później drugim samochodem na lotnisko, bo nas przepakowali. Z parkingu. Później z samolotem. Potem autokarem. Tak, potem drugim autokarem. Dokładnie, promem. I autokarem. Tak, i dojechaliśmy do hotelu. Mniej więcej tak to wyglądało. Była to nasza pierwsza podróż w ogóle z samolotem. Więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie podróży samolotem z dzieckiem, jeżeli to też jest wasz pierwszy raz, to możemy wam opowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy pierwszorazowca. Bo inaczej jak ktoś lata cały czas, to inaczej to wszystko postrzega. Mikołaj pierwszy raz zasnął tak w wózku. Pierwszy raz. On nigdy tak nie zasypia. Nigdy. Dotykałem oddycha. Okej. Bardzo dużo tu jest schodów, więc z wózkiem czasami bywa ciężko i miejscami fajnie jest mieć pomoc, żeby ten wózek sobie przenosić, to tak też lepiej istotnie. Lepiej jechać ze znajomymi. Tak, dokładnie. Mamy to szczęście. Także nam często pomagają gdzieś przenosić. Dokładnie. Idziemy wypłacić kasę. Tutaj płaci się w lekach, tak się nazywa waluta. I lepiej jest, jak przeliczyliśmy, lepiej wypłacić z bankomatu niż wymieniać w kantorze, ale kantory też są co kawałek, więc jeżeli ktoś woli inną opcję, to też się tak da. Natomiast wychodzi taniej, byle, co ważne, nie brać leków za dużo, ze względu na to, że potem nie ma ich jak wymienić z powrotem na złotówki, więc to, co wybierzecie, najlepiej tu od razu wydać, żeby nie zabierać tego na przykład do Polski, czy gdzie tam mieszkacie, bo ciężko to jest po prostu potem przemianować z powrotem na naszą walutę. Generalnie w Albanii co kawałek są takie bunkry. Jest ich tu strasznie dużo. I w niektórych porobione są muzea, czy coś tam. Tutaj coś jest, ale pozamykane. O, można zobaczyć. Bo tutaj ktoś miał taką fazę, że na pewno ich najadą i wiecie, i trzeba się będzie bronić. Czy to mądra, czy nie mądra faza? Uważam, że lepiej bunkry mieć niż nie mieć, nie? Zawsze lepiej wszystko mieć niż nie mieć. 100 leków to jest 4 zł. Tak. I za wszystko płacimy na przykład po 2000. Na drink 500. No. Dziwnie się generalnie patrzy na taką, wiecie, walutę. Tak, nie wiem, nie możemy się przestawić. No ale może dlatego, że dopiero trzeci dzień, jakbyśmy tutaj z 2 lata żyli, to w końcu może bym zajarzyła. A później byśmy w Polsce uważali, jak za wszystko jest tanie i no, mało się płaci. No jednak te setki robią coś z głową, inaczej, no nie? Inaczej się człowiek czuje niż płaci tam na przykład paręnaście złotych, nie? Mimo wszystko. Tak samo jak na przykład w Anglii, czujesz się, że płacisz niby mniej, bo płacisz 5 funtów za coś, a w Polsce, wiecie, przelicznik jest całkowicie inny i drożyzna. Zajebiste te palmy. Palmy, no nie? No, mega. Takie... One są obcinane, a jakie one są miękkie? Co, ty miękkie? No miękka jest taka. A gdzie? No taka miękniejsza niż drzewo, no, po niż prostu. Drzewo, no. Ale mam taką właśnie, ja też ją tak obcinam, bo to się tak obcina. Ale patrz, na niej rośnie. Nie wiem, co to jest. Coś nie wiem. Najlepszy parasol. Potrzebuję tego parasola. Drink z polemką to był największy drink ever. Miki, zrób słodką Mikę. O, słodziak. Cześć. Stupa. A to tam za nami? Palmy.